Podróże polecamy szczególnie w tym za moment wakacyjnym czasie, ale polecamy również obecność podczas wydarzeń organizowanych na naszym terenie, bo po pierwsze są one atrakcyjne, a po drugie integrujące i tu mamy na to dowód, który pokażemy na podstawie relacji przygotowanej z drugiej edycji wydarzenia, jakim był Wrak Race w Tolko. I jeszcze jedno, tu kolejny raz było charytatywnie i to z ogromnym zaangażowaniem mieszkańców. Pierwszą edycją przetarli szlaki i sprostali potrzebom organizacyjnym niezbędnym przy tak widowiskowym, głośnym i pełnym kurzu wydarzeniu, jakim jest Wrak Race. Dlatego druga edycja, choć podniosła poprzeczkę, nie zawiodła ani organizatorów, ani zawodników, ani tym bardziej mieszkańców, którzy z chęcią pojawili się i na długo zatrzymali, śledząc to, co działo się m.in. na torze w Tolko. Jesteśmy zadowoleni, po prostu jest dużo wystaw, nawet jak widać sprzęt rolniczy. Jest tutaj złomowisko.pl znowu, po raz trzeci ze mną już tutaj i z nami można powiedzieć. Lucyper wystąpił, jest Mariuszek, Lucyper jeździ samochodzikiem fajnym, przygotowaliśmy mu. No wszystkiego jest mega, mega dużo, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni też, że to publiczność dopisuje. Jest fajnie, myślę, że jest naprawdę, ludzie pozytywnie są. Mówią, że lepiej to nam wyszło teraz niż pierwszym razem. Nie? Dziś mamy 50 zawodników w trzech kategoriach. Mamy 5 pań, mamy załogi naprawdę. No, tam jakiś Pasym, Ostróda, Nowy Dwór Gdański. Tutaj z naszych okolic też jest bardzo dużo zawodników, ale mamy też zawodników naprawdę z całkiem daleka. No nie? Dzisiaj jeździmy 5 okrążeń. Dojeżdżając na metę uzyskują liczbę punktów do swojego miejsca i półfinały, dwa razy kwalifikacje, zresztą zaczynamy dwa razy kwalifikacje, półfinały i finały. Dlatego to wydarzenie zdominowało niedzielne popołudnie i niemal każdy, choć przez chwilę chciał być jego częścią. Na to postawili również zawodnicy, którzy we wrakach widzą znacznie więcej niż publiczność. Co was tak naprawdę kręci w tych wrakach? Motoryzacja. Tylko i wyłącznie motoryzacja. Jak pozyskujecie te samochody i ile wymaga pracy przerobienie go pod udział w takich zawodach? Jak pozyskujemy? No najlepiej jak najtańszy, w miarę sprawny oczywiście, żeby palił, hamował. No hamować to niekoniecznie, ale żeby palił i przyspieszał. Sprzęgło i biegi oczywiście musi być dobrze, no i oczywiście jak najtańszy. No dobrze, a potem ile trzeba zainwestować, żeby no właśnie móc wystartować w takich zawodach? To różnie, to zależy. Można wsadzić w ten pojazd i 10 tysięcy i 500 zł. Tego się nie przewidzi. Wystarczy, że chłodnicę przeniesiemy do góry, już są większe szanse. Opony, kolejna, druga szansa i to na tyle. No, co ma się urwać, to się urwie. To są takie auta, no, niestety. Tego się nie przewidzi, bo to wrak, tak? No właśnie. To nie wiadomo, czy to dojedzie, czy nie dojedzie. To łód szczęścia 50 na 50, tak? 50 kierowca, 50 auto, tak? No i właśnie, i nie ma takiego żalu, że coś poszło nie tak, że ono, to auto nie dojechało, że nie dało rady? Chyba raczej nie, bo to jest taka zabawa, nie? Nikt tu się tak nie nakręca, żeby wygrać, tak? Bardziej zabawa, tak? A jak się uda, to fajnie, nie? A jak oceniacie ten tor? Bardzo dobrze. Kilka już torów przejeździliśmy, także tutaj chyba jest najlepiej. A co widzą kobiety we wrakach? Myślę, że to samo. Każdy w jakiś sposób interesuje się motoryzacją, tym, żeby pojechać przede wszystkim tutaj też, żeby pomóc, tak? Bo to jest też impreza charytatywna. Wybrałam udział pierwszy raz, myślę, że to był chyba nie był mój ostatni. Czyli trzeba było się jakoś specjalnie przygotować? Nie, trzeba było się nie bać. Czy na co dzień też ciężka noga? No, zależy, motocyklem jeżdżę, ale staram się w miarę bezpiecznie. Agnieszka! Agnieszka! Dla mnie to nic nowego, bo już jeździłam wcześniej, także to nie trudno. Za łatwa, łatwa. Za łatwa, tak. Za mało jednej chopki, o. Jeszcze jedna to by... No dobrze, a skąd wzięło się zamiłowanie do wraku? Ojoj, to mąż mnie namówił. I tak się zaczęło. Co trzeba zrobić, żeby kobietę puścić takim autem na trasę? Powyłączać wszystkie poduszki, wszystkie zabezpieczenia, które są oczywiście, żeby się nie, samochód nie uruchomił. I tylko chłodnica do góry. Lepsze oczywiście opony, bo akurat tu opony to mieliśmy słabe. I to wszystko. I to wszystko, gaz w podłogę i... A co jest takiego ekscytującego na trasie? Ta prędkość, czy ta możliwość wypchnięcia z toru przeciwników?
U mnie wyłącznie adrenalina. Nic, a dalej zobaczymy. Jak wygramy, to wygramy, a jak nie, to tylko adrenalina. O którą w pewien sposób zadbali organizatorzy, stawiając jednocześnie wymagania zawodnikom. Przerobiliśmy deczkę hopę, zrobiliśmy większą strefę bezpieczeństwa tutaj dla tych naszych gości. Po prostu ogrodziliśmy tor cały siatką, żeby po prostu stawiamy na bezpieczeństwo. Dobra zabawa i bezpieczeństwo, tak? A także część z atrakcjami, by każdy znalazł coś dla siebie. Co więcej, by miał okazję nieść pomoc. Cały czas charytatywnie, w 100% to przeznaczamy cały tutaj dochód, który w puszkach jest tutaj i nie odstępujemy, po prostu chcemy dalej pomagać. Ta zbiórka jest poświęcona Marcinowi Zadroga z miejscowości Łojt. To jest młody, no już mężczyzna, który 5 lat temu uległ wypadkowi komunikacyjnemu, jest bardzo mocno poszkodowany i zbieramy na jego pomoc, leczenia, wsparcie rehabilitacji, bo tam ona jest potrzebna stale, więc myślę, że takich zbiórek czy wydarzeń mogłoby być wiele, żeby naprawdę zabezpieczyć go na dłuższy, naprawdę dłuższy czas. Dlatego tu postawiono na szereg możliwości, by puszki wypełnić po brzegi. My też się staramy, żeby było coraz więcej, nie tylko my, ale organizatorzy, żeby tych atrakcji było więcej, żeby zachęcić i jakby przyciągnąć, bo to już musi być sporo takich różnych kwiatków, które były, albo nie były, a będą. No takim ostatnim pomysłem jest danie przytulankom drugiego życia pod hasłem Przytul mnie. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Za wrzut do puszki, każdy, kto ile uważa, dzieci wybierają sobie przytulankę, otrzymaliśmy chyba ich ze 4 worki i przyznam się szczerze, że chyba już 2 udało nam się rozdać. Mamy kiełbaski, mamy naleśniki z sosem, gofry świeżo pieczone, cieplutkie dosłownie, no i oczywiście słodkości, które wspomogły nasze sołectwa i koła gospodyń wiejskich i osoby indywidualne. Bardzo dużo ludzi się zaangażowało, mamy tyle teraz wolontariuszy, że naprawdę nam się nie śniło, że tylu pozyskamy. No nie oszukujmy się, jest około 50 osób, które nam tutaj pomagają i jest jeszcze, by się przydało, osoby do rąk, do pracy. Brakuje. I ludzie są bardzo hojni, naprawdę nie chcą nawet reszty. To się bardzo chwali za wielkie serducho wszystkich osób, które tu przychodzą. I to daje wiarę w sens organizacji takich wydarzeń. Mieszkańcy ruszyli z pomocą, tą wolontariacką i tą finansową, bardzo pozytywną, bowiem zbiórka zakończyła się ogromnym sukcesem. Na rzecz Marcina, jego rehabilitację, udało się zebrać ponad 41 tysięcy złotych. I jak tu nie wierzyć w ludzi, w ich chęć pomagania, tu i teraz.